Witam serdecznie o poranku w kolejnym aceranku. Zaczniemy od fragmentu Słowa Bożego. Pochodzi ten fragment z Księgi Objawienia według świętego Jana, rozdział 22, wers 11. Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość, a kto brudny, niech się nadal brudzi. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość, a kto święty, niechaj nadal się uświęca. To oczywiście jeden z już końcowych fragmentów Biblii i kojarzony z objawieniem, też często jest traktowany jako integralnie powiązany właśnie z Księgą Objawienia, ale przecież ten fragment mówi o bardzo uniwersalnej prawdzie i warto przyjrzeć mu się nieco bliżej. Kiedy pytamy ludzi, co w życiu wierzącego człowieka jest najważniejsze, podają różne odpowiedzi, ale nieczęsto, a powiedziałbym, że bardzo rzadko, pada jedyna, prawdziwa i właściwa odpowiedź. Posłuszeństwo. Mówimy oczywiście o człowieku zbawionym, żebyśmy mieli jasność. Powtórzę. Pytamy ludzi zbawionych. I bardzo rzadko ci ludzie mówią o posłuszeństwie. Mówią o miłości, o przeżywaniu bliskości Boga, o społeczności z Bogiem. Ale odpowiedź posłuszeństwo pojawia się bardzo rzadko. Drodzy bracia i siostry, to naprawdę dzisiaj jest potężny problem. Dzisiaj mamy do dyspozycji mnóstwo przykładów Biblii. Właściwie w każdym języku mamy do dyspozycji narzędzia w postaci komentarzy, konkordancji, różnego rodzaju opracowań, które w lepszym czy gorszym stopniu, ale pozwalają bliżej poznawać Biblię. I też oczywiście mamy całą masę ludzi, którzy tę Biblię czytają. Ale co ciekawe, już się śmieję, dochodzą do naprawdę czasami absurdalnych wniosków. Ano jedni mówią, że no Biblia jak Biblia, no ciekawa księga, ale ja jestem wierzący w Jezusa i mnie Duch prowadzi. Super. Kiedy zadaję pytanie, a skąd bierze Duch? Albo tak czuję. A kiedy pytam, a skąd wiesz, że dobrze czujesz? No to zwykle słyszę, że jestem natarczywy, że atakuję, że nie ma we mnie miłości i takie tam różne dyrdy małe. Inni z kolei czytają Biblię i słuchajcie, to jest dobre. I twierdzą, że akurat ten fragment ich nie obowiązuje. Na pytanie dlaczego, no nie umieją powiedzieć, dlaczego odpowiedzieć. I znowu podobnie, że to atak, że brak miłości i tak dalej. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Mówię o tym dlatego, żebyśmy zrozumieli, że prawdziwa miłość do Boga, prawdziwe oddanie Bogu to posłuszeństwo Bogu i Jego Słowu. Bez posłuszeństwa Bogu i Jego Słowu w ogóle nie mamy o czym rozmawiać. Dlatego, że wtedy każdy może robić, co mu się podoba. I w zasadzie nie ma żadnego probierza, który by sprawdził, kto ma rację. Skoro Biblia nieaktualna, skoro Duch prowadzi, a nikt tego nie jest w stanie sprawdzić, no to może się dziać wszystko. Dosłownie wszystko. I tak rzeczywiście się dzieje. Dlatego czytaliśmy, że jeśli ktoś czyni nieprawość, to niech nadal czyni tą nieprawość. Jeżeli nie chcesz być posłuszny Bogu, no to nie chcesz być posłuszny Bogu
I wszyscy, którzy są posłuszni Bogu, przyjmują to do wiadomości, przynajmniej powinni przyjąć do wiadomości i powinni takiego delikwenta zostawić. Jeśli mam do czynienia z człowiekiem, który deklaruje się, że jest wierzący, no to zgodnie z tym, czego uczy Słowo, są kolejne etapy napomnienia. Pamiętajmy, że Greka rozumie napomnienie jako zwrócenie uwagi z zachętą i wskazaniem właściwego kierunku. Więc jeśli to zrobimy w cztery oczy, przy świadkach, później być może przy starszych kościoła, a wreszcie przed całym kościołem, człowiek nie chce słuchać, nie chce być posłuszny Słowu Bożemu, trzeba mu dać spokój. Po prostu otworzyć drzwi, powiedzieć mu dziękujemy. My tutaj chcemy żyć w posłuszeństwie Bogu, a ty możesz żyć jak chcesz. Chcesz czynić nieprawość? Czyń nieprawość. Nie ma problemu. To jest twój wybór, to jest twoja decyzja. Dalej czytamy. Jeśli ktoś chce się brudzić, to niech się dalej brudzi. Proszę bardzo. Widzicie, Bóg nie zmusza nikogo do niczego. Bóg chce z nami współpracować w tym dziele przemiany, w tym dziele odnowy. Nic nie możemy zrobić, aby być zbawieni, ale wiele możemy zrobić wtedy, kiedy okazujemy posłuszeństwo. Bo wtedy Bóg z nami może współpracować, może zwrócić nam uwagę na to, na co my sami być może nie chcemy zwracać uwagi, świadomi tego, że jest jakiś problem, albo po prostu jesteśmy duchowo ślepi i nie widzimy pewnych problemów, a w związku z czym Bóg nam zwraca uwagę, a ponieważ jesteśmy posłuszni, to słuchamy i wykonujemy Boże Słowo. Jeśli ktoś chce czynić nieprawość, niech czyni nieprawość. Jeśli ktoś jest brudny, to niech nadal się brudzi. Ta linia demarkacyjna musi być jasno wyznaczona. Nie może być takiej sytuacji, kiedy przymykamy oko i w kościele tolerujemy grzech, brud, zło, kłótnie, kłamstwa, podziały, bunt i takie tam różne ciekawostki, bo one są absolutnie nie dla Kościoła. I tyle. Z drugiej strony, jeżeli mamy do czynienia z ludźmi wierzącymi i posłusznymi Bogu, to czytamy, że jeśli ktoś jest sprawiedliwy, to niech nadal czyni sprawiedliwość. Co to znaczy, że jest sprawiedliwy? No, po pierwsze, jest to człowiek usprawiedliwiony przed Bogiem. Po drugie, właśnie w wyniku posłuszeństwa jest to człowiek żyjący zgodnie z objawionym Słowem Bożym. I w tym znaczeniu jest to człowiek sprawiedliwy, ponieważ bez Biblii żaden człowiek nie może żyć sprawiedliwie, ponieważ nie wie, co to jest sprawiedliwość, gdyż grzech zabił w nas tę świadomość. Dalej czytamy, że jeśli ktoś jest święty, niech nadal się uświęca. Jeśli ktoś jest święty, greckie agios, ono mówi o tym, że człowiek jest oddzielony. Oddzielony. Świętość to jest oddzielenie. Bóg oddziela pewnych ludzi, których zbawia, dla siebie. Ale od czego oddziela? Oddziela od świata, oddziela od grzechu. Oddziela od wszelkiego zła i przeznacza tych ludzi do takiego życia, które jest zgodne z Bożym Słowem. Przeznacza tych ludzi do świętego życia. My tutaj czytamy, że taki człowiek powinien nadal się uświęcać. Nie będę rozwijał tego tematu, bo przygotowuję szersze kazanie na temat uświęcenia, ale jeśli chcemy zrozumieć, czym jest uświęcenie, to musimy przyjąć do wiadomości, że uświęcenie nie ma nic wspólnego z naszą aktywnością, ale jest chodzeniem w świętości, która jest darem dla zbawionych. I co jest do tego potrzebne?
Posłuszeństwo, właśnie posłuszeństwo. Ponieważ człowiek posłuszny, można powiedzieć, że chodzi w tej strefie sakrum, chodzi w tej świętości, wokół siebie rozsiewa tę świętość, jest sam ośrodkiem świętości i sam jest tym, który tę świętość rozlewa wokół siebie. Te, można powiedzieć, dwie bardzo różne, albo przynajmniej bardzo różniące się drogi wierzących ludzi nie da się w żaden sposób, no można powiedzieć, doprowadzić do kompromisu. No to jest niemożliwe. No musimy sobie uświadomić, że w Kościele nie ma miejsca na tych, którzy chcą się brudzić, na tych, którzy chcą czynić nieprawość. Oni oczywiście mają prawo żyć, istnieć, mają prawo robić, na co mają ochotę, ale nie w Kościele. Nie ma na to zgody. I nie może być na to zgody. I nie chodzi o złośliwość, brak miłości. Wręcz odwrotnie, chodzi o miłość, która mówi im, słuchaj, będziesz tak postępował, to zginiesz. Będziesz tak żył, to zginiesz. To często jest widoczne wtedy, kiedy rozmawiamy o zbawieniu. Kiedy zwraca się człowiekowi uwagę, że jego postępowanie jest niegodne człowieka zbawionego, to zaczyna się od razu atak. Ale przecież ja jestem zbawiony. Biblia mówi, że zbawienie jest nieutracalne. To nawet nie masz prawa tego komentować, nie masz prawa mnie oskarżać. Przecież nie ma tu ani oskarżenia. O komentarzu też właściwie niewiele można powiedzieć. Jest pytanie. I właśnie to pytanie boli tych ludzi. Jeśli jesteś zbawiony, czego nie da się sprawdzić, bo przecież nikt nie sprawdzi żadnym papierkiem lakmusowym, czy ktoś jest zbawiony, ale jeśli jesteś zbawiony, to Biblia mówi, że jesteś posłuszny. Czyli mówiąc inaczej, jeśli jesteś uratowany, bo dosłownie to znaczy, oznacza zbawienie, no to jesteś posłuszny temu, który cię uratował. Możesz rzeczywiście być nieposłuszny. To jest twój wybór, twoja sprawa. Ale mówimy o człowieku zbawionym, uratowanym, który ma świadomość, co się stało w jego życiu, który ma świadomość, kto go uratował, dlaczego go uratował, co zrobił, aby go uratować. Tutaj oczywiście mówimy o krzyżu Golgoty i przelanej krwi Chrystusa, cierpieniu Chrystusa i tak dalej. To taki człowiek chce być posłuszny swojemu Bogu, chociażby z tego powodu, że jest mu źle wtedy, kiedy swoimi czynami opluwa ofiarę Jezusa na krzyżu. No chyba rozumiemy, że tak nikt przytomny nie postępuje. Natomiast jeżeli ktoś twierdzi, że jest zbawiony, a nie chce być posłuszny i mówi, że jego pewne rzeczy nie dotyczą, on je inaczej rozumie, a świat dzisiaj się zmienił i takie tam różne ciekawostki, to oczywiście jest to człowiek, który nie może być zbawiony. No, nie możemy dać się nabierać na no bardzo, że tak powiem, prymitywne uczucia, bo w tym momencie zaprzeczamy wszystkiemu, czego uczy Biblia. Posłuszeństwo jest znakiem rozpoznawczym tych, którzy Bogu uwierzyli i zostali oczywiście zbawieni. Jeśli nie ma posłuszeństwa, to nie ma zbawienia. Dlaczego nie ma posłuszeństwa? Bo człowiek w ogóle nie ceni sobie czegokolwiek, podkreślam, co w mniemaniu innych ludzi jest takie cenne, czyli krew Chrystusa, cierpienie Chrystusa, ból Chrystusa. Bo on tego nie ma. Nie ma w tym udziału. Dlaczego ma to cenić? Sprawdzajcie w taki prosty sposób ludzi, którzy twierdzą, że są zbawieni. Zobaczycie, jak wielu z nich chodzi w zupełnym pomieszaniu i uznaje za zbawienie coś,
co nigdy zbawieniem nie było. To jest oczywiście nie jedyne, ale jedna z ważnych przyczyn, dla których ludzie w kościołach często, przyznajmy, w niewłaściwy sposób podważają zbawienie. Bo mówią, no przecież, no jak można być zbawionym i tak żyć? Jak można mieć nieutracalność zbawienia, a robić takie podłości? Słuszna uwaga. Słuszna uwaga. Ale pytanie, czy na pewno ludzie, którzy tak podle żyją, są zbawieni? To jest ważne pytanie. To oczywiście nie jest wyjaśnienie całego problemu, żeby było jasne, ale naprawdę wielu ludzi poprzez swoje fatalne zachowanie w Kościele, a jednocześnie deklaratywnie wskazujących na swoje zbawienie, no, robi niezwykłe zamieszanie. Nie bądźmy naiwni. Posłuszeństwo. Czy jesteś posłuszny Bogu i Jego Słowu? Amen.